Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wczoraj po 21 opuścili zakłady karne. Wcześniej decyzję o ich ułaskawieniu potwierdził prezydent Andrzej Duda. W Radomiu jeszcze wczoraj ludzie gromadzili się pod zakładem karnym, w którym przebywał Mariusz Kamiński. Uwolnisz Kamińskiego! Uwolnisz Kamińskiego! Już wtedy była to kwestia godzin. Po tym jak do prezydenta trafiła opinia prokuratora generalnego, zapadła decyzja o ułaskawieniu w innym trybie, tym opisanym w kodeksie postępowania karnego. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Prokurator generalny Adam Bodnar w procedurze, jaką rozpoczął prezydent, mógł zdecydować o wcześniejszym opuszczeniu więzienia przez polityków. Odmówił. W sprawie prezydenckiego ułaskawienia wydał negatywną opinię. Dziękuję za to, że tu, dopiero tu, ale jednak w tym miejscu dokonała się sprawiedliwość. Żony polityków oczekiwały natychmiastowego wykonania decyzji o ułaskawieniu. Jedziemy jak co dzień do zakładów w Radomiu i w Przytułach Starych odebrać naszych mężów. Po godzinie 21 Mariusz Kamiński opuścił więzienie w Radomiu. W Przytułach Starych na Macieja Wąsika czekali najbliżsi, wśród nich żona byłego wiceszefa MSWiA. Maciej Wąsik! Maciej Wąsik! Maciej Wąsik! O tym, co działo się po decyzji prezydenta o ułaskawieniu, Maciej Wąsik mówił w rozmowie z telewizją Republika. Wyjaśnił, że w trakcie pobytu w zakładzie karnym śledził to wszystko, co działo się w Polsce za sprawą telewizji Trwam. Bardzo dziękuję telewizji Trwam za rzetelne informacje. Modliłem się razem z telewidzami telewizji Trwam codziennie wieczorem, zmawialiśmy różaniec. Kiedy dzisiaj się dałem do różańca, otworzyły się drzwi i przyszedł funkcjonariusz służby więziennej i powiedział, wychodzi pan na wolność. Telewizja Trwam relacjonowała marsz w Warszawie, na którym jego uczestnicy protestowali przeciwko decyzji o uwięzieniu polityków. Specjalne wydanie programu Polski Punkt Widzenia miało miejsce przed zakładem karnym, w którym przebywał Maciej Wąsik. Jutro posiedzenie Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą chcieli wziąć udział w obradach. Pytanie, co zrobi marszałek Sejmu, który wśród orzeczeń Sądu Najwyższego uznaje tylko wyrok Izby Pracy. Odrzuca orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Prawo wyraźnie mówi, że na decyzję marszałka Sejmu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, a ustawa o Sądzie Najwyższym mówi, że Izba Kontroli Spraw Publicznych jest właściwą izbą do rozpatrywania tego rodzaju spraw. Izba się wypowiedziała, Sąd Najwyższy tym samym się wypowiedział, cofnął to rozstrzygnięcie marszałka, mandaty zgodnie z prawem są niewygaszone, posłowie mają prawo uczestniczyć w obradach i powinni to uczynić, natomiast ten, kto będzie im przeszkadzał, będzie popełniał przestępstwo, bo uniemożliwianie funkcjonariuszowi publicznemu wykonywania obowiązków jest przestępstwem. Ja bym tylko doradzał szeregowym funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, którzy nie są niczemu winni, mają swoją pracę, muszą wykonywać polecenia, żeby zabezpieczyli w formie pisemnej polecenie niewpuszczania posłów, bo ono będzie przydatnym dowodem na przyszłym procesie. W całej Polsce protestowali dziś rolnicy. To sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu ukraińskich produktów, a także unijnej polityki rolnej. Niemcy, Francja, Rumunia, Grecja, Litwa i dziś Polska. Protesty rolników przetaczają się niemalże przez całą Europę. To wielki sprzeciw rolników, którzy domagają się rewizji unijnej wspólnej polityki rolnej. Rolnicy nie zgadzają się na wprowadzenie kolejnych ograniczeń produkcyjnych. Domagają się zmian strategii tzw. Zielonego Ładu, który nakłada dodatkowe wymagania środowiskowe na produkcję. Jeżeli gospodarstwo nie spełnia norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, to nie otrzyma wsparcia finansowego. Przepisy zmniejszają konkurencyjność europejskiego rolnictwa, przyczyniając się do spadku dochodów. W tej chwili grozi rolnikom bankructwo w wielu gospodarstwach. Płody rolne nasze są w bardzo niskich cenach sprzedawane, a koszty produkcji bardzo wysokie. Bolączką gospodarzy z krajów członkowskich jest także napływ artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Towary z Ukrainy idą w nieograniczonych ilościach. Zboże, rzepak, kukurydza, słonecznik. One miały być zablokowane, częściowo były, a teraz widzimy, że w mniejszych ilościach, ale już przejeżdżają, a chcemy rozszerzenia o zablokowanie granicy o miód, cukier, owoce jagodowe, zioła i inne płody rolne. Chodzi nam o to, że te płody, które u nas mamy
w odpowiedniej ilości nie powinny być sprowadzone. Powinny być wprowadzone kontyngenty i cła, żebyśmy nie rozregulowywali naszego rynku. W naszym kraju rolnicy protestowali w prawie 200 miejscach. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Bez pytania prezydenta o zdanie, powołując się na opinie prawne, prokurator generalny postanowił wymienić prokuratora krajowego. Uznał, że Dariusz Barski nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Trybunału, profesor Krystyna Pawłowicz, wydała postanowienie tymczasowe, w którym nakazała Adamowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań, jakie uniemożliwiałyby wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego. Prokurator generalny oskarżył Trybunał, że uzurpuje sobie kompetencje, których nie ma, i odrzucił postanowienie tymczasowe. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. I właśnie na tę próbę argumentacji swojej decyzji przez polityka rządu zwrócił uwagę sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Mariusz Muszyński. W swojej opinii opublikowanej na blogu wskazał, że zarzut wobec profesor Krystyny Pawłowicz, że jako poseł uczestniczyła wcześniej w uchwalaniu ustawy, którą miała skontrolować, jest nietrafiony, bo to nie poseł, a Sejm stanowi prawo. A w regulacjach, na jakie powołuje się minister, chodzi o sytuację, gdy sędzia Trybunału był wcześniej premierem, ministrem czy organem jednoosobowym. Pełnienie funkcji organu to nie to samo, co bycie członkiem organu ustawy. To jednak uchwala Sejm, a nie poseł. W sprawie próby odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego śledztwo wszczęła prokuratura regionalna w Warszawie, by zbadać, czy prokurator generalny Adam Bodnar nie przekroczył uprawnień. Na naszej antenie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Nie można w ten sposób omijać prawo i tworzyć, nie wiem, jakiś... To nawet określić normą, szczerze powiedziawszy, a czyli poprzez wykładnię, pismo, opinię dokonywać zmiany ustawy. Ustawa wskazuje, że nawet powołując nowego prokuratora krajowego, Adam Bodnar nie może zrobić tego z pominięciem głowy państwa. Ojciec Święty Franciszek, kontynuując swój cykl kateches o wadach i cnotach, skupił się na grzechu skąpstwa. Skąpstwo, forma przywiązania do pieniędzy, jak wskazywał papież, jest grzechem, który nie dotyczy tylko ludzi zamożnych. To choroba serca, która, jak mówił Ojciec Święty, nie ma nic wspólnego z liczbami na koncie, a z złudliwą chęcią posiadania. Człowiek przez lata planuje przyszłość, gromadzi majątek, do którego się przywiązuje, nie chce go stracić. Tak działa logika ludzka. Ta Boża jest jednak zupełnie inna. Więź posiadania, którą budujemy z rzeczami, jest tylko pozorna, ponieważ nie jesteśmy panami świata. Ta ziemia, którą kochamy, tak naprawdę nie jest nasza i poruszamy się po niej jak obcy i pielgrzymi. Właśnie dlatego, jak mówił papież, Jezus w kazaniu na górze zachęcał, byśmy nie gromadzili skarbów na ziemi, ale w niebie, gdzie mamy pewność, że nikt ich nie zniszczy i nie ukradnie. Ojciec Święty tradycyjnie zwrócił się do Polaków. Cari fratelli e sorelle polacchi. Drodzy bracia i siostry Polacy, ku wolności wyswobodził nas Chrystus i zachęca nas do życia w wolności, do życia z sercem wolnym od tego, co przyziemne, czyli tego, co niszczy relacje z bliźnimi i z Panem Bogiem. Przyjmijcie z otwartym sercem dar Chrystusowej wolności. Z serca was pozdrawiam i wam błogosławię. To były informacje dnia z Panem Bogiem.